Witam Cię serdecznie w kolejnym wideo. Mam nadzieję, że święta upłynęły Ci wspaniale, że jedzonko było wyśmienite. Jednak mam też również nadzieję, głęboką nadzieję, że system trawienny już dobrze działa i już funkcjonujesz całkiem dobrze, że już mamy wszystkie odespane noce, nieprzespane noce przygotowania do świąt. Teraz już mamy po świętach. Mam nadzieję, że odpoczywasz, cieszysz się tym spokojem, relaksem i klimatem świątecznym i zbliżamy się do końca roku, roku 2021. Ten rok nie był łatwy dla wielu z nas, był bardzo dużym wyzwaniem, no ale ponieważ kończy się nam rok, to zbliża się Sylwester i będziemy świętować nadejście 2022 roku. Miejmy nadzieję, że będzie on znacznie lepszy niż poprzedni. Życzę Ci tego bardzo serdecznie. Ale zacznijmy ten nowy rok 2022 od pięknej fotografii sztucznych ogni. Mam nadzieję, że planujesz, zamierzasz zrobić, uwiecznić ten super Sylwester, to piękne wydarzenie, piękny przełom na Twojej fotografii. Ja dzisiaj Ci dam 6 typów, jak ja przygotowuję się, jak ja planuję, jak ja fotografuję sztuczne ognie, fajerwerki na nowy rok, ale też nie tylko na nowy rok, na każdą praktycznie okazję, gdzie są sztuczne ognie, te typy Ci się przydadzą. Wszystko jedno, czy fotografujesz lustrzanką, bezlusterkowcem, kompaktem, wszystko jedno, czy masz Canona, Nikona, Sony, Pentaxa, czy jakiegoś innego, jakiś inny aparat fotograficzny. Nie ma znaczenia, te typy wykorzystasz w każdym aparacie. W następnym wideo powiem Ci aż 6 kolejnych, myślę, albo może i więcej, przygotuję kolejne typy właśnie, jak fotografować sztuczne ognie. Dzisiaj dam Ci tylko 6, żeby Cię nie zanudzić, nie przedłużyć. Najważniejsze, żebyś mogła się właśnie już przygotować do Sylwestra i do fotografii sztucznych ogni, fajerwerków, żeby Twoja fotografia była jeszcze lepsza. No dobrze, zaczynamy. Punkt pierwszy, bardzo ważny punkt pierwszy, mega podstawowy, ale bardzo często widzę na moich warsztatach fotograficznych, że bardzo pomijany przez w szczególności amatorów fotografii, którzy zaczynają swą przygodę z fotografią. Pierwsze co, jak jesteś jeszcze w domu, teraz masz jeszcze może czasu trochę przed Sylwestrem, kilka dni, weź swój aparat i zapoznaj się z nim, ale zapoznaj się z nim tak naprawdę bardzo dokładnie, żebyś mogła zamkniętymi oczami ustawić czas naświetlania, przysłonę, balans bieli, włączyć światełko w aparacie, może wyłączyć flash, może włączyć flash, może na tryb bulb, żeby naprawdę wiedzieć, jak obsługiwać ten aparat z zamkniętymi oczami, żeby wiedzieć, jaki przycisk jest do czego. To jest bardzo ważne, ponieważ jak będziesz fotografować sztuczne ognie, to prawdopodobnie będzie tam ciemno. To raz. Na dwa. Nie będzie to długo trwało. Sztuczne ognie, pokaż sztucznych ogni, nie trwa niestety wiecznie, więc warto się do tego przygotować, zaplanować się. Dzisiaj Ci pokażę, jak warto i co możesz zrobić przed pokazem sztucznych ogni, żeby Twoja fotografia fajerwerku była jeszcze lepsza, więc na pewno zapoznaj się super, hiper z swoim aparatem, żebyś umiała go obsługiwać z zamkniętymi oczami, wiedziała co, gdzie jest. Punkt pierwszy, mega podstawowy, ale naprawdę bardzo ważny. Punkt drugi, mega ważny, na to będzie miała bardzo duży wpływ Twoja fotografia i czy Twoja fotografia będzie udana, czy nie, fotografia sztucznych ogni. Punkt drugi to jest lokalizacja, a mianowicie nawet planowanie lokalizacji. Na planowanie lokalizacji składa się tutaj wiele rzeczy. Po pierwsze, zaplanuj, po co chcesz robić te zdjęcia. Czy chcesz uwiecznić całe miasto i fajerwerki, czy może chcesz zrobić tylko fajerwerki i potem będziesz wykorzystywać te zdjęcia fajerwerków w postprodukcji. Na przykład będziemy robić składankę taką na moim kursie obróbki Photoshopa, składankę fajerwerków, gdzie możemy ją gdzieś tam dołożyć, gdziekolwiek do każdego zdjęcia, każdej innej scenerii. Więc zastanów się, co chcesz tak naprawdę sfotografować. Czy całą scenerię, miasto i fajerwerki, rodzinę i fajerwerki, otoczenie i fajerwerki, czy może tylko fajerwerki, może tylko sztuczne ognie na niebie, bo to będzie miało wpływ na kolejne punkty, do których zaraz pójdziemy. Kolejny punkt w tym planowaniu właśnie lokalizacji to koniecznie zaplanuj wyjście wcześniej i pójść tam wcześniej. Szczególnie jak nie fotografujesz ze swojego balkonu, ogródka, nie jesteś na swojej posesji, tylko idziesz na przykład gdzieś w miasto i będziesz gdzieś fotografować, gdzie można spodziewać się większej ilości ludzi. Żeby zapewnić sobie lepszą lokalizację na zdjęciach gdzieś z przodu i nie fotografować sztucznych ogni i czyjejś głowy, no to warto być trochę wcześniej, zaplanować to wyjście wcześniej i znaleźć tą fajną lokalizację. No i teraz tutaj bardzo ważne jest w fajerwerkach, w sztucznych ogniach planowanie też
pogody. Na pogodę nie mamy za bardzo wpływu, ale możesz ją oglądać. Przede wszystkim zwróć uwagę na wiatr. To będzie bardzo ważne, ponieważ jak wiatr będzie wiał w Twoją stronę, to ten cały dym z tych fajerwerków będzie leciał Ci prosto w kadr, prosto w aparat i Twoje zdjęcia bardzo szybko będą takie zachmurożone, jak za mgło, takie zadymione, bo ten cały dym będzie leciał na Ciebie, więc wszystko jest ważne. Ważne jest, co będzie w tle, ważna jest ta kompozycja, ale też zwróć uwagę właśnie, w którą stronę wieje wiatr. Bardzo można prosto sobie sprawdzić w Google albo w aplikacji, w telefonie, w kierunek wiatru i właśnie zobaczyć, gdzie warto być, w którym miejscu być, żeby ten wiatr nie powodował, że ten dym będzie leciał Ci prosto w obiektyw. To jest super, hiper ważne. Dodatkowo, jeśli chodzi o planowanie lokalizacji, to warto sobie wziąć jakiś jeszcze taki zapas na może inny kadr. Może jak jestem tutaj, gdzieś będę mogła przejść trochę dalej i zrobić inny kadr. Może zmienić obiektyw. Więc tutaj planowanie lokalizacji jest bardzo ważne, ponieważ od tego będą zależały Twoje zdjęcia. Jak pokażesz się za późno, jak wiatr będzie cały dym przepychał w Twoją stronę, to Twoje zdjęcia będą zupełnie inne. Spraw, aby ten wiatr najlepiej przepychał dym w prawo albo w lewo, albo od obiektywu daleko. Więc wtedy Twoje zdjęcia będą na pewno o wiele lepsze. No i tym sposobem przechodzimy do punktu trzeciego, a tu mamy planowanie właśnie kadru. No i tutaj już troszkę wspomniałam, ale też zaplanuj kadr. Co chcesz zrobić tak naprawdę z tym zdjęciem? Jaki ma cel? Jaką historię chcesz opowiedzieć? Czy chcesz opowiedzieć może historię, gdzie ludzie patrzą na fajerwerki, dzieci są zafascynowane i oglądają fajerwerki? Czy właśnie może tylko zdjęcia samych sztucznych ogni na tle nieba? Czy może chcesz fajerwerki właśnie z miastem? Jesteś w Paryżu, może pewnie fajnie wtedy uwiecznić sztuczne ognie z Paryżem, z wieżą Eiffla. Aczkolwiek uważaj z tym fotografowaniem sztucznych ogni w Paryżu, ponieważ byłam kiedyś w Paryżu na właśnie Sylwestra. No i a propos planowania, nie zrobiłam dobrego researchu wcześniej. Pojechaliśmy, miałam super lokalizację, ale niestety nic w niebo nie wystrzeliło, tylko wieża Eiffla zamrugała, zamigotała, więc planowanie. Pokazuję Ci teraz na moich własnych błędach, jakie ja popełniłam moje błędy w mojej fotografii, więc mam nadzieję, że Ty ich nie będziesz musiała popełniać i Twoja fotografia będzie o wiele lepsza już od razu. Więc planuj historię, kadr, co chcesz opowiedzieć na tym zdjęciu, bo od tego będzie zależało też, jaki obiektyw dobierzesz, no i gdzie się też ustawisz. Więc jak wszystko widzisz, to się zbiera w jedną całość, bardzo fajną całość, a to sprawi właśnie to dobre planowanie, Twoja fotografia będzie o wiele lepsza. No i tym sposobem przechodzimy już do punktu czwartego, a w punkcie czwartym mam dla Ciebie planowanie sprzętu. Planowanie obiektywu, o którym zaraz Ci powiem, ale zacznijmy od takich podstawowych, ważnych rzeczy, o których można łatwo zapomnieć. Przede wszystkim bateria. Naładuj ją koniecznie na maksa tuż przed wyjściem. Jest zima, jest zimno, mamy mroźną zimę, więc koniecznie naładuj ją na maksa tuż przed wyjściem i też nie tydzień przed wyjściem, nie też kilka dni przed wyjściem, ponieważ niektóre baterie w niektórych aparatach, szczególnie tych nowszych, są już tak zwane mądre baterie i one, jak nie używasz ich 5 dni, 3 dni, to mogą się rozładować do na przykład 80%. Jak nie używasz ich dłużej, to rozładują się jeszcze bardziej, więc naładuj ją tuż przed wyjściem na maksa. Jeśli masz dwie baterie, weź koniecznie dwie baterie. Jeśli masz trzy, weź wszystkie, co masz, naładowane na maksa. Te, co będziesz mieć zapasowe, koniecznie włóż do kurtki wewnętrznej kieszeni, żeby grzało. Jak włożysz je na zewnątrz, w kurtce, w kieszeni spodni, będą też marzły, no i też szybko stracą swoją pojemność i nie będą tak mocno, tak dobrze naładowane, tak efektywne, jak potem zmienisz baterię w aparacie. Więc koniecznie, jak założysz, weźmiesz swoje baterie zapasowe do kurtki, nie do plecaka, do kurtki wewnętrznej kieszeni, żeby były blisko przy ciele, żeby były grzane i żeby się nie chłodziły. To jest bardzo ważne. Kolejna, druga rzecz w planowaniu sprzętu, must, koniecznie nie zapomnij, to jest statyw. Wszystko jedno, jaki statyw masz, weź ten statyw. Nie monopod, ale statyw, ponieważ no, będzie ciężko prawdopodobnie znaleźć taki kadr, że chcesz zrobić zdjęcie, no i jeszcze jakiś murek czy jakąś podporę, żeby można wykorzystać właśnie do robienia zdjęć. Fajerwerki robimy na dość długich czasach naświetlania, nie utrzymasz aparatu z ręki, nawet jak podniesiesz bardzo, bardzo wysoko ISO, to zdecydowanie ten statyw bardzo Ci się przyda, więc koniecznie zabierz statyw. Trzecia rzecz, jaka jest również bardzo ważna, jeśli masz, było doczepione do Twojego aparatu, często to jest doczepiane na paskach,
zaślepka z tyłu do aparatu, na wizjer się zakłada. Ponieważ jak fotografujemy, jak jest ciemno i z tyłu będziesz miał dodatkowe źródło światła, na przykład jakąś latarnię albo ktoś będzie stał z latarką, będzie ci świecił, to jak robisz aparatem lusterkowym, lustro się podniesie i będzie tam padało trochę światła przez wizjer z tyłu, to będzie miało wpływ na twoje zdjęcie. Więc jeśli robisz aparatem lusterkowym, to weź taką zaślepkę z tyłu na wizjer, jeśli miałeś doczepioną do swojego aparatu, no i zasłoń ten wizjer z tyłu, jak będziesz robić zdjęcia. No dobrze. No i teraz już mamy co? Czwartą rzecz. Mam nadzieję, że korzystasz, że robisz notatki. Pamiętaj, czwartą rzecz, jeśli masz, jeśli tylko masz, to weź wężyk spustowy albo pilot do aparatu, ponieważ jak będziesz robić zdjęcia na długich czasach naświetlania, to pierwsze co musimy ustawić aparat właśnie na statywie, żeby był stabilny, nie będziemy go dotykać, nie będziemy nim ruszać, jak będziemy robić zdjęcie, aby nasze zdjęcia były super, hiper ostre. Stworzyłam system pięknych, super, hiper ostrych zdjęć. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się, jaki jest mój system robienia super ostrych zdjęć, zapraszam Cię do linku poniżej, tam znajdziesz wszelkie informacje. Ale wracając do tematu, pamiętaj, aby zabrać właśnie pilota albo właśnie wężyk spustowy do swojego aparatu. Jeśli nie masz, zobacz, jeśli masz z tych nowszych aparatów, to może poszukaj w internecie, może Twój aparat fotograficzny może połączyć się z Twoim telefonem komórkowym, może możesz wyzwolić spust migawki poprzez właśnie telefon, aplikację w telefonie. Bardzo często już te nowe aparaty fotograficzne mają taką opcję, trzeba ściągnąć odpowiedni program na swój telefon komórkowy, no i tam możesz ustawić czas, przysłonę, ale też właśnie nacisnąć spust migawki, zrobić zdjęcie, dzięki temu nie będziesz musiała dotykać aparatu, co zapobiega, jeszcze minimalizuje wszelkie drgania, a to sprawia, że Twoje zdjęcia będą jeszcze bardziej ostre, o czym nam bardzo zależy i to super właśnie chcemy. No dobrze, teraz już chyba piąty punkt, jeśli się nie mylę, jest super ważny, nie, może dalej, na piąty, prawie ostatni, ale jest bardzo ważny. Obiektyw, to co mówiliśmy, planowanie. Jeśli zaplanowałeś już lokalizację, zaplanowałeś swoją kompozycję, wiesz, co chcesz opowiedzieć na tym zdjęciu, do czego są Ci potrzebne te zdjęcia, to teraz pomyśl, jaki obiektyw będzie najlepszy, jaka ogniskowa. Czy chcesz uwzględnić właśnie całe miasto, większy kadr, może pierwszy plan z przodu, może właśnie te dzieci, może ludzi oglądających fajerwerki, sztuczne ognie. To wtedy prawdopodobnie przyda Ci się szeroki kąt, jakieś 10-16 mm szeroki kąt. Bardzo fajnie możesz uwzględnić i fajerwerki, i pierwszy plan, to co będzie. Jednak uważaj, żeby to, co było na pierwszym planie, naprawdę coś wnosiło do zdjęcia i nie był to jakiś komin z jakiegoś domu, czyjaś głowa pół ucięta, tylko żeby naprawdę coś wnosiło to do zdjęcia i opowiadało jakąś fajną historię. Pamiętaj również o tym, że jak będziemy mieli małą ogniskową, jak właśnie 10-16-35 mm, to te fajerwerki będą daleko i one będą mniejsze. Więc jak chcesz, żeby Twoje sztuczne ognie były większe, no to pomyśl o jak najdłuższej ogniskowej, jaką masz. Nie musisz kupować nowego obiektywu, zerknij jakie masz obiektywy i użyj właśnie może wtedy dłuższych ogniskowych. Może 70, może 100, może 200. Zobacz, co masz w szafce, jaki masz obiektyw. No i eksperymentuj, baw się dobrze. Zachęcam Cię do robienia różnych zdjęć i opowiadania historii właśnie z detalami, z pierwszym planem. Pamiętaj o przestrzeni negatywnej. Co to jest przestrzeń negatywna? Opowiadam dokładnie na moim kursie fotograficznym. Jeśli chcesz moje wsparcie, jeśli chcesz się poradzić w fotografii, jeśli chcesz uczyć się fotografii jeszcze szybciej zrobić, jeszcze szybszy postęp, nie tylko uczyć się fotografii z YouTube'a, z książek, z magazynów, tylko chcesz mieć wsparcie mentora, trenera, chcesz porozmawiać o swojej fotografii, zapraszam Cię na mój kurs, mój autorski kurs fotografii. Link znajdziesz poniżej. Tam poprowadzę Cię krok po kroku i powiem Ci, jak możesz robić super, hiper zdjęcia. Więc pamiętaj koniecznie o przestrzeni negatywnej, o kolorze, o pierwszym planie, o drugim planie, o liniach, o tych wszystkich elementach, które warto wprowadzić do zdjęcia. Więc wybierz odpowiedni obiektyw do tego, jaki Ty chcesz uzyskać kadr, kompozycję i jaką chcesz opowiedzieć historię.
No dobrze, przejdźmy do kolejnego punktu, który jest również bardzo ważny. Punkt piąty. W mojej fotografii, jeśli robię zdjęcie, nawet już nie planuję, ale jeśli robię, to pamiętaj koniecznie zrób zdjęcia w pionie i w poziomie, ponieważ nigdy nie wiesz, do czego będą Ci potrzebne te fotografie. Potem zrobisz pewnie kalendarz, albo zrobisz jakiś piękny album, albo jakieś wydruki, albo będą właśnie potrzebne zdjęcia do ekstra kompozycji w Photoshopie, gdzie będziemy składać te różne zdjęcia w jeszcze inną, fajną sztukę i bawić się tymi zdjęciami, więc koniecznie pamiętaj, żeby zrobić w pionie i w poziomie. Często fiksujemy się, szczególnie jak mamy aparat założony już na statywie, to zapominamy go przestawić na pion, jak robiliśmy cały czas w pionie, a jak mamy w pionie, przestawić go na poziom, więc koniecznie pamiętaj, żeby przestawić aparat z pionu na pion, no i z poziomu na pion, żeby właśnie zrobić różne zdjęcia, różne kadry. Nie tylko używaj różnych obiektywów, różnych ogniskowych, ale również zdjęcia w pionie i w poziomie, ponieważ te zdjęcia na pewno Ci się potem przydadzą. No i będziesz miał większy, lepszy, fajniejszy wybór potem, jak będziesz siedzieć już z tymi zdjęciami i wybierać je w komputerku. No dobrze, przejdźmy dzisiaj do punktu szóstego, na który pewnie bardzo czekasz. To jest już ekspozycja. Mówiliśmy o kompozycji, czyli to, co chcemy uzyskać, to, co chcemy mieć w kadrze. Teraz porozmawiajmy o ekspozycji, czyli jaki czas naświetlania, jaka przysłona, jakie ISO. No i tak, tutaj jesteśmy na statywie i mamy też pewne ograniczenia, ponieważ jest prawdopodobnie ciemno. Teraz trudno będzie mi dać Ci konkretne parametry do zdjęcia ustawić, ponieważ wszystko zależy, ile wystrzeli tych fajerwerków naraz, jak one będą jasne, jakim obiektywem robisz, czy z przodu jest ciemno, czy jasno, w jakim jesteś otoczeniu i też jaką historię chcesz opowiedzieć, to jest bardzo ważne. Jednak dam Ci takie wyjściowe. Teraz tak, jak chcesz, żeby wszystko było pięknie ostre, no to trzymaj się jakiejś przysłony 16. Nie musisz wchodzić na przysłonę największe wartości 22. Możesz zostać spokojnie na przysłonie 16, 18 max, nawet wyżej bym nie wchodziła, spokojnie w tych ciemnościach wystarczy Ci taka przysłona 16, może nawet i 13. Jeśli chcesz, zależy Ci, żeby ta ostrość była troszkę mniejsza, na przykład fotografujesz tylko sztuczne ognie, możesz spokojnie wejść na mniejsze wartości przysłony, nawet 8 czy 5 i 6 też bardzo często fotografuję. Jak fotografuję same sztuczne ognie, to fotografuję właśnie na takich niższych wartościach przysłony. I teraz czas. Czas tutaj zależy, jak właśnie będzie tych, ile będzie tych fajerwerków, jak będzie jasno, jak będzie ciemno, ile ich wystrzeli naraz. Trudno czasami oczywiście przewidzieć, jednak pamiętaj, zawsze lepiej mieć troszkę ciemniejsze to zdjęcie niż za jasne. Jak prześwietlisz zdjęcie, jak fajerwerki będą prześwietlone, czyli za jasne i nie będzie tam żadnych pikseli, żadnych detali na tym zdjęciu, no to tego zdjęcia nie uratujesz nawet w postprodukcji, więc lepiej zrobić minimalnie ciemniejsze niż minimalnie za jasne, ponieważ potem już go nie uratujesz. Taką dobrą wyjściową, gdzie warto może poeksperymentować, to jest jakieś 5 sekund. To jest moja bardzo często taka wyjściowa na sztuczne ognie, fajerwerki, gdzie ja zaczynam, ustawiam 5 sekund, no i potem patrzę, co się dzieje. I też jak robię zdjęcia, to obserwuję, czy zdjęcie jest za jasne, za ciemne. Włącz sobie histogram, no i też mam nadzieję, że umiesz z niego korzystać. Moi kursanci na pewno już wiedzą, jak korzystać z histogramu, ale włącz sobie koniecznie histogram, żeby obejrzeć i zdecydować od razu w jedną sekundę, czy zdjęcie jest za jasne, czy za ciemne i czy należy je właśnie przyciemnić, czy rozjaśnić, żeby była poprawna ekspozycja. Do tego jeszcze masz dodatkowo ISO, możesz sobie poradzić, pomóc sobie tym ISO, podnieść lub obniżyć ISO. Pamiętaj, żeby właśnie też grać w tych odpowiednich widełkach w czasie naświetlania, ponieważ też jak będziesz miał za długi czas naświetlania, załóżmy, że założysz na jedną minutę, to w jednej minucie wystrzeli bardzo dużo fajerwerków, one pogasną i one będą bardzo tak nałożone na siebie, w związku z tym też nie będą widoczne, czyli ta przestrzeń negatywna nie będzie tutaj wykorzystana, czyli w jedną minutę wystrzeli wiele fajerwerków w różnych miejscach, one się ponakładają i taka będzie plama ble, nie będą bardzo widoczne na tym czarnym niebie, więc pamiętaj, żeby nie przedłużać też za bardzo tego czasu, bo raz, mogą wyjść już nieostre, mogą być rozmazane, a dwa, nałożą się bardzo na siebie i będzie taka plama, więc nie będzie to też fajnie wyglądało. No dobrze, mam nadzieję, że to na razie tyle. 6 punktów daję Ci dzisiaj, 6 kolejne już niedługo w kolejnym wideo, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób, ponieważ wtedy poinformujemy Cię, jak wyjdzie kolejny filmik, na pewno przed nowym rokiem, więc bądź czujny, bądź czujna.
kolejnych 6 punktów, jak ja robię zdjęcia fajerwerków. Teraz masz 6 pierwszych, takich naprawdę podstawowych, więc zapoznaj się swoim aparatem na wylot, zaplanuj, pomyśl, gdzie możesz pójść właśnie na zdjęcia. No i koniecznie pamiętaj, żeby się ubrać ciepło, bo to też jest mega super istotny punkt w planowaniu, ale pomyśl o tej lokalizacji, pomyśl o sprzęcie, pomyśl, co chcesz zrobić, jakie zdjęcia chcesz uzyskać, może poszukaj coś w internecie, jakiejś inspiracji. No i mam nadzieję, że zobaczę Twoje zdjęcia już niedługo. Jeśli nie jesteś naszym kursantem, to spokojnie oznacz nas na Facebooku czy Instagramie i wtedy chętnie zerkniemy na Twoje zdjęcia, zobaczymy, jak Ty robisz zdjęcia, jak Twoje zdjęcia udało się w nowy rok 2022, sztuczne ognie, jak Ci wyszły, a jak jesteś naszym kursantem, to czekam koniecznie na Twoje zdjęcia na naszej tajnej grupie. Pokaż mi swoje zdjęcia z robienia fajerwerków, sztucznych ogni, chętnie się na nim pochylimy, omówimy, no i zobaczymy, co możemy jeszcze zrobić lepiej następnym razem. No dobrze, to tyle, nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym wideo, gdzie pokażę Ci 6 kolejnych super trików na kolejne piękne zdjęcia fajerwerków sztucznych ogni, więc w sumie będziesz mieć 12 punktów. Jeśli jesteś zainteresowany, to ten film pojawi się na pewno tutaj, jeśli tylko wyjdzie i będzie można kliknąć właśnie tutaj, no i przejdziesz od razu do kolejnego filmu. Ja na razie ściskam Cię cieplutko, trzymaj się zdrowo, no i życzę Ci oczywiście ciepłej, pięknej, kolorowej, zimowej końcówki roku 2021. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, no i do zobaczyska w kolejnym wideo. Pa, pa!